Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Binding of Isaac Repentance. I jesteśmy świeżo po patchu 1.7.9b i matko boska, co Kilburn zrobił z Tainted Cainem, to jest w ogóle wstyd, chamstwo i nie wracajcie do domu. Naprawdę, nie wiem dlaczego Kilburn aka Killjoy tak bardzo go nienawidzi, ale no nie ma chłopak łatwego życia, to mogę powiedzieć. Zabrali mu opcję dropienia serduszek po salwedżowaniu swojego aktywnego przedmiotu. No i nie ukrywając, była jedna z niewielu dobrych rzeczy, którą miał Tainted Cain. Na zasadzie, że okej, jasne, może rzeczywiście już teraz coraz trudniej się robi te recepty, bo wszystkie są randomizowane od Seeda. A teraz dodatkowo, co, chciałbyś sobie Bonehearty w Secret Roomie porobić? A gówno, nie ma już, nie będzie więcej, i co nam zrobisz? Naprawdę cieszę się, że ja zdążyłem zrobić wszystkie te rzeczy i współczuję ludziom, którzy nie zrobili, bo to są teraz w dupie. Nie wiem naprawdę jak będą robić te checkmarki ludzie, ale to nie mój problem, bo ja się wyrobiłem na czas i zdążyłem pokazać wam najlepsze możliwe breakingi, jakie tylko się dało. To nie zmienia faktu, że no współczuję tej części społeczności i nie dziwię się, że tak zaczęło to piec ludzi. Po prawdzie, no też dali sporo fajnych zmian, na przykład masę jakichś bugfixów, wzmocnienie gwiazdy betlejemskiej. No to nie jest tak, że Kilburn tylko i wyłącznie psuje grę, tylko rzeczywiście naprawia masę jakichś takich interakcji. Więc to wszystko fajnie, tylko no mówię, to trochę boli. A ja nie jestem typem człowieka, że bo ja już mam 100% gierki, to ja sobie tam wiadomo, chillera, tylko no też pamiętam jak to było, jak się grało od zera i było się takim świeżaczkiem. Więc wiem, że część osób też by chciała doświadczyć tego zje krzyża, jakie ja robiłem i nagrywałem, kiedy dawało się je zjadać. Albo kiedy nawet po nerfach udowadniałem, że cały czas umiem zjadać krzyże i nikt mi nie powie, że nie. No a teraz, no, będzie trudno. Wydaje mi się, że żadnych drewnianych dewocjonaliów już nikt jeść nie będzie. A w każdym razie nie w najbliższej przyszłości. To może na minus, myślę, bo wiecie, no, jedna postać, która jest OP, czyli Tainted Cain, no to nie jest tragedia, nie? No, to tylko jedna postać, której zamysł jest taki, żeby po prostu była panem Minecraft. I ty... You know what? Nie robi się tak, no. Nie robi się tak. Poczułem się opluty. Nice. No dobra, no to fajnie. Ale nie ma co przeżywać. Pamiętam, że... bo ta aktualizacja wyszła ogólnie gdzieś coś koło 8 albo 6, tak wiadomo, w okolicach Mikołajek. I ludzie mieli wielki płacz, że o, gra crashuje przy każdym uruchomieniu, zepsuliście mody i tak dalej, tak. No nie wiem, ja se uruchomiłem może dlatego, że wszyscy grają na tych foliarzach Find, nie pamiętam, Rehite to się nazywało? Find Folio, coś takiego? Ja tam nie wiem, bo ja w folii nie byłem, to tym się nie znam. Ale ogólnie rzecz biorąc jest masa jakichś tam jeszcze innych takich ciekawych modów, które na pewno dodają dużo zawartości. Kiedyś na pewno ja jeszcze chyba w Afterbirthie albo w zwykłym Rebirthie na pewno miałem mod Revelations. I on rzeczywiście dodawał tam nowe piętro, coś w rodzaju tak jak był DJ Drossel, to był ten, jak to się nazywa, Glacier, teraz dodali jeszcze jakieś tumby. Ja tam się na raperach nie znam, więc ogólnie Tump nie wiem, czy jest dobrym raperem, czy nie. Najważniejsze, żeby tylko nie propsować Coldiego na serio. No. Także... kurde, no, pozmieniało się, no, pozmieniało troszkę. Stać nas na bateryjkę i myślę, czy sobie jej nie wziąć, tak szczerze. Mogę ewentualnie w jedno miejsce rzucić bombę. I może być trudno, chyba że raf. A mogę tak zrobić? O kurde! No pewnie, że mogę! Ja nie mogę, jeszcze taki fajny przedmiot dostaję. Na samym starcie będę mógł drzeć japę. To lubię. No. Także mówię, no moim plusem jest to, że ja
nie mam aż tyle zmodowanej zawartości zewnętrznej, która spowodowałaby crasha. I od razu ostrzegam, na wypadek gdyby rzeczywiście mi się wzięło, wywaliło, no to... Parę w butach, no trudno. Ja na całe szczęście pamiętam, jaki dźwięk krzyku robi larynx, więc teraz się nie zdziwię, ale... Ale ogólnie uważam to za humorystyczne. Kurde, to jest dobre. Czy chcę iść pod deal z diabłem? Oko Beliala. W sumie. Why not? Teraz będziemy mogli zrzeć japę jak Loud Niagara. Bardzo ładny. To lubię. Doceniam dobre żarciki. Także zresztą ja powiem wam szczerze, że uważam, że nawet jakby społeczność nie wiadomo jak narzekała, że o ten mod już nie działa, o ta aktualizacja zabiła balans, nie chce mi się grać, to zawsze społeczność robi to na dwa baty. Albo pojawi się ktoś na workshopie, kto cofnie tę zmianę, albo po prostu ludzie przestaną grać i na tym się po prostu to wszystko opiera. Nie ma tutaj trzeciej opcji. Albo cały czas grasz i gra ci się podoba, albo ci się nie podoba i robisz rage quit i do widzenia. Nikt cię na siłę tutaj nie trzyma. Znaczy wiadomo, no fajnie jak ci się podobało wcześniej grać wajzaczka, a później pojawiła się zmiana, już ci się nie podoba, no ale... Nie mamy na to wpływu. Okej. Okay. Fajno. Także bądźcie silni, Isaacowi bracia, miejmy nadzieję, że uda wam się naprawić Tainted Kaina. Jak wam się nie uda, no to ja chyba już więcej do Tainted Kaina nie podejdę, nie? Tak myślę, że już mi się chyba odechciało robić z je krzyża jako Tainted Kain. Albo inaczej, będę mógł łatwiej zjadać krzyże jako każda inna postać niż rzeczywiście. Okej, okay, to jest sprytne. Macham i się cofam i oni wtedy wbiegają w mój... łuk obrażeń, ten ark, który zostawiam po sobie. Okej, okay, zastanowimy się. Będzie boss. Dobra. Tak jak powiedziałem, muszę się cofać w swój pozostawiony po sobie cios i to działa. Soczkowy świat. No tutaj tego nie potrzebuję, myślę. Teraz się zastanawiam, czy wydrzeć się na bosie, bo nie wiem, czy wydarcie otwiera secret roomy, czy jest aż tak potężne. Dobrze. Oj, niedobrze, po co podnosiłeś to czerwone serducho? Ja chciałem wejść do tamtego fajnego pomieszczenia, a teraz nie wejdę. Ale bardzo głośno jest. Kolega. Uszy mi bolą trochę. Głębokie kieszonki, to mi się podoba, to brzmi realnie, to brzmi sensownie. No, to już nie brzmi. A zaraz, my jesteśmy już na downpourze drugim? Co jest grane? Okej. Zapomniałem, bo my mieliśmy XL-kę na pierwszym pięterku. Panie kolego, to zmienia postać rzeczy. Rzeczy zmieniają swoją postać. Ideolo. No to łapiemy pieniądze. Wpadamy w szał zakupowy. Money making crew. Teraz się zastanawiam, czy się najpierw nie poobijać, nie wejść do boss challenge Romu i w postaci duszka buszka się bić. Byłoby on najłatwiej. A co powoduje, że ja dostaję naład? A, może ten przedmiot tak działa. Pasek? No przyda się, myślę. Nie spodziewał się tego na pewno. Ten krzyk to był krzyk o wolność, zduszony w czterech ścianach. Ja już mam pewność, że nawet jak to się ponownie by wydarzyło, to wrócę tu na kolanach. Taki dramat, który sprawia mi przyjemność. Dobra. No to co, to teraz dotykamy ogniska i lecimy do alternatywnej wersji piętra znowu się wydrzeć.
my czerwonych serduszek podnosić nie mogę. Znaczy nie mogę, nie muszę, bo i tak po drugiej stronie jest spora szansa, że je znajdę. W każdym razie tak to sobie tłumaczę. Dobra, 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 koledzy. To wy tacy agresywni. To wam buty ukradł. No i pięknie. Mamy już jedno pełne czerwone serducho. Tu i tak nic nie ma. A ja głupie byłem, bo sobie obiłem się do połówki, a wystarczyło tylko do jednego. Niemądrze, panie Gareciok. Nie, żebym miał długą przerwę i żebym zapomniał i dlatego to miało miejsce. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Mamo, cholera jasna. Mam jeden pieniążek, 001. Tragicznie. Mało. Potrzebuję więcej. Pośmiertnie wydał dźwięk, to niezły żyg. No i pięknie. Obrażenia takie, że jestem w stanie one-shotować. Lubię patrzeć, jak wszyscy od one-shota giną. Bomba to dodatkowa szansa na 5 centów, chyba że sobie zostawię. No nie wiem. O kurde! Niedobrze! Niedobrze, takie rzeczy to tak... Nie, nie, śmiesznie. Minął like. Get shrekt. Nie robimy takiej krzywdy Gareciarzowi. O ty gnoju mały. No rzucaj, rzucaj. No rzucaj, rzucaj. No rzucaj. Ale słabo rzucasz, ja pierdzielę, dawaj monety. Nie przeciwników, monety, co, po polsku nie rozumiesz? Ostatni słoiczek. Nie miałem już cierpliwości, przyznam szczerze. No, to był ból. Ale obrażenie i zasięg, ja pierdzielę. Nie no, trochę tego zasięgu to bym powiedział, że za dużo. Ale nie mam na to wpływu. Będę wysadzał tego zwykłego żula w tym sklepie odwróconym? Chyba nie. Chyba się skupię tylko na tym, który ma te 5 centówki. I może się ze mną podzieli, jeśli będzie miał taką ochotę. No dawaj, nie bądź żyła. A był. No dobra, tu się ewakuujemy. Bierzemy sobie dodatkowego Bonehearta na kolejne pięterko i zapominamy, co tu robiliśmy, bo jesteśmy The Forgotten. Argus Mutant Mode, jak to w Terrarii się nazywa mądrze. Następne piętro, na jakim wylądujemy, to będzie Caves 2. No kurczę, dobrze by było mieć 5 centów, ale nie będę marnował bomb. Także no trudno, Arkadego tutaj nie znajdziemy, Arcade Roomy są fajne, ale... No co? Number 21, the world. Oj, przeżyłeś, to nieładnie. Ja myślałem, że 878 to takie poważne obrażenia, takie w sam raz dla Kościeja. Nie tyle dobrze, chociaż że mamony sobie będziemy robić. Duży sos. SOS. Nie no, zasięg teraz mamy głupi. Nie podoba mi się, nie lubię tak grać. Transformacja w conjoint. Dajcie mi range down, proszę. To nie no, z drugiej strony to fajnie, że kością mogę sobie tak na odległość. Od... O, kolego. Irzapami to ja nie pogardzę. Dobra, to tu zrobimy tak. Humor popsuty, no bo przecież nie udało im się zrobić mi krzywdy. Dobra, może najpierw grzybiarzy się pozbędę. Czuję, że oni mogą tutaj mi zrobić najwięcej krzywdy. Mamy pełny krzyk. Spróbujemy otworzyć ścianę, czy nie? Mam jedną bombę niby. O, ale teraz mogę już sobie tak prywolnie machać i mi się krzywda nie dzieje. Okej, działa. Wow, 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 wow. Pierwszy raz widzę coś takiego. O cholera, no. Nie no, fajne, fajne, fajny secret room, nie powiem. Ja pierdzielę, puszczaj! Uciekamy! Nie no, Shielded Tearsy są świetne. Nie podchodzi to pod żadną wątpliwość. I mogę odbijać! No jaja se robicie. Widzieliście to?
Frajerze. Co ty sobie myślałeś? Nie było tej interakcji kiedyś, dawno temu. Jestem w 100% pewien. Dobra, mamy 15 centów. Myślę, że to jest moment, kiedy robimy wyprawkę do sklepu. Chciałem powiedzieć do Boss Challenge Roomu, tylko że tam nie mamy po co robić wyprawki. Póki co, bo mamy za dużo zdrowia. I oczywiście mogę sobie postać na kolcach radośnie. Pozbyć. Eremita. Speedrun. Oczywiście, że Steam Sale. Nigdy w to nie wątpiłem. O, co zajebiście, cofnęło mnie od razu tak, że mógł sobie iść na bossa, to miłe. Czy grzybiarz zdechł na jeden cios? On przecież wcześniej wytrzymywał 3. Może ten był jakiś słabszy? Nie wiem. Dziwne w każdym razie. No dobra, tu użyjemy bombki, nie będziemy drzeć japy. No i zajebiście. Takim naładowanym wydarciem mordy mogę sobie już iść. Co sobie mogę kupić, bo sobie mogę kupić. To sobie mogę kupić, bo fajnie jest to kupić. I to sobie też kupię, bo tanio. Ja pierdzielę, jakie dobre podejście. Ja wiem, że Spelunker Hut razem z tym daje dokładnie to samo. Tylko, że mapa sprawia, że ja już to widzę zawczasu. A Spelunker Hut niestety z opóźnieniem dopiero aż nie podejdę. No niby Spawn Beggar or Devil Beggar. How true is that? A nie, dobra, bo mi się z Temperance'em pomieszało, że Temperance da wieżerczego żulka, a tutaj... Number 20, Judgment. Elegancko. Korzystam swoje zdrowie, które tutaj mam. Chęcią się podzielę z jakimś żulkiem. Choć powinienem najpierw iść wydrzeć japy i sobie później zbierać naładowania na wydarcie japy kolejne, ale... Tam wiecie. Detale. Dobra, tego zioma możemy wziąć ze sobą. Ten mogę tutaj klepnąć. No zabawne. To trochę mniej. Ty, bo teraz to będę Bonharty tracił, to trochę odważnie. W formie duszka to załatwimy i będzie elegancko. Ale zabrało mi anemię, więc nie czuję się stratny. O kurde, no. To pin. Ja tu się spodziewałem końca świata. To będę gnębiony. Ale nie da się gnębić gareciarza, to gareciarz gnębi ciebie. Tak, żebym czuł. Parodziej. Queen of Hearts, no kurczę, Kingdom Hearts normalnie, no jakie piękne. Wieszany człowiek mi jest niepotrzebny, czarodziej jest spoko, eremita też jest taki se. Ale chyba wezmę na razie takie combo i później tu wrócę po czarodzieja, myślę. No ja pierdzielę, no coś tak dobrego. Gdyby nie jeszcze klątwa Maze'y, bo Maze'y nienawidzę. No ale nie mamy wpływu. Czemu? No właśnie, musiałem trochę przytrzymać dużo. Queen of Hearts. Lepiej, żebyś wypłacił, koleżko. Dobrze ci radzę. Okej, wypłacił. Teraz pójdę tam wydrzeć japę na kogo trzeba. Mi coś w gardle utknęło. W mojej krtani mam jakąś krew albo coś i nie mogę tego z siebie wyrzucić. Zaraz z siebie wyrzucę, a przy okazji wezmę jakąś kartę śmieszną, tak żeby szybciej się tu dostać. Eremita. Widzicie, jaki ja jestem tutaj time consuming i time saving? 17 minut na cavesach drugich, ale i tak planuję. Dobra, to jest też mądre. Bo nie wiem, ile dostanę zdrówka z bossa. Tu judgment musisz zostać, drodze powrotnej cię podnosimy i to też podnosimy. No i pięknie, jeśli dostaniemy jakiekolwiek zapasowe zdrowie z bossa, to fajnie, jak nie, no to dupcio. Zamień karty. Czemu jak Chrome Control nie chcesz zamienić kart? Ja mam dwa eremity, no nie ma mowy. Co mi tu dajesz? No właśnie, jest empreska. Ja bym chciał sobie empreskę użyć.
Dobra, to może zrobimy tak. Teraz przytrzymam. Nie no kurczę, ciężko się używa jako ta postać, rzeczywiście, nie dobrze. Za potworne nodrze mieć autyzm. Podarte zdjęcie? Jasne. Piane serce? Jasne. Deal z diabłem! Gówniany. Stać mnie. Mogę. Number 9, the hermit. Wszystko wyliczone. No to kasy mamy w opór i będziemy mieli jeszcze więcej znając życie. Jak bardzo powinienem nieostrożnie grać? Kiedy jest granica dobrego smaku? Myślę, że teraz. Tobie tak bym... O proszę. Powiedzmy do 35 może? I umierasz, przykro mi. Elegancko. Ciebie bierzemy, przyjacielu. I teraz wiem, że w 100% on mi wypłaci nagrodę. Na pudełko... No trudno. Mogłoby być przyszłościowe, mogłoby nam dawać fajne przedmioty, zwłaszcza, że mamy z tym synergię. Ale kiedy mam krytanie, mogę przez cały odcinek praktycznie spamować, no to... No proszę was. Przecież to jest najmądrzejsza rzecz, jaką mogę w ogóle sobie wyobrazić. Mógłbym tutaj się wydrzeć i sobie otworzyć, ale nie chcę. No zobaczcie jakie... Wow. No. Krzyk, który burzy skały. Okej, myślę, że to mi się podoba. Nawet nie myślę, ja wiem, że to mi się podoba. Uważam, że to jest przyjemne. Nie ma. Nic nie ma. Znaczy tam będę mógł pewnie wydarciem mordy zniszczyć. To by było całkiem rozsądne. Me no like, get away. Odporność. Proszę was. Nie, mamele. Jest tymi łapami. Ace of Hearts. Zamienienie przeciwników w zdrowie. Oj, kusicie. Szkoda, że tu wydarłem mordę. Czterech mało. Ja potrzebuję czegoś takiego naprawdę serduszkowego. Pięciu też mało. Chciałbym coś bardziej. Ej, no kurczę, to było skamerskie. Ja robiłem uniki. No i zmarł. To też słabe. Pewnie jakbym jakoś mądrze ich rozbił. I tak by dużo za nie dało. Okej. Okay. Ace of Hearts. Ace of Hearts, dokładnie. Nie, może być i Jawbone. To na przyszłość się może przydać. Jesteśmy na depcach pierwszych, więc mogę przyjść się wykrzyczeć na bossa, myślę. No i szkoda, bo oberwaliśmy za czerwone serduszko. I w związku z tym bezpowrotnie straciliśmy szansę na deal z diabłem. Mieliśmy jakieś śmieszne 9%, więc... 9%? No trochę mało. Chariot fajna rzecz, tylko że chariota na razie nie widzę, gdzie mógłbym wykorzystać. Na przykład czarodzieja, to tu bym mógł ładnie użyć. To serduszko mam nadzieję, że mi nie pęknie, nie? Dokładnie. Ciekawego, Number 9, the hermit. Okej. To się może przydać. Oczywiście, że się może przydać.
Żaruwa raczej nie. The Fool. Nic nie robi, po prostu jestem głupi. No dobra. Za mało mocy, za mało. Ale... Co ty mi tu dajesz? Okej. Wezmę. Tylko i wyłącznie dlatego, że ze zdrowiem krucho. Dobra, the... sztos teraz, the full. Wyrzuć przedmioty. Więc to potrzebuję. I the full potrzebuję. I robimy sobie the full. Number zero, the fool. O, do złego pomieszczenia wlazłem, ale na całe szczęście nie wynikło z tego nic złego. Teraz, co tu mogę wziąć? Chariot może się przydać. Skoro nie widzieliśmy deala, to w gruncie rzeczy cały czas mamy szansę na to, że nam się pojawi. Ładna rzecz. Number 8, Justice. Dobra, to właściwie jako czerwone serce mi się podoba. Ty mi się nie podobasz, typie. Teraz tak, Uriel. Z tobą nie ma problemu. Number 7, the chariot. Get dunked on, gnoju. Co Dice Shard tutaj myślę, nie? Dice Shard. Okej, zajebiście. Zemsta Montezumy tak średnio mi się podoba. D4 w sumie nie mam jakiegoś takiego przesadnie dobrego buildu, ale nie mam tak, że mi się nie podoba. Zemsta Monteziaka. No i git. Nie wyszliśmy na tym źle, moim zdaniem. Parodziej, iluzjonista. Narkoskoczek. Nie było mnie w Secret Roomie. Dlaczego? Powinienem tam być. Kluczowy żebrak. Trochę ci mogę oddać. Bo akurat lubię, więc... Wezmę. Czarna runa, czarnej runa. Mogę ją wziąć od razu. Mam pewien plan. Number 21, the world. Number 10, number 10, Wheel of Fortune. Dobra, ze zdrowia mamy od cholery. Bardzo fajnie. Planetarium w ogóle mamy! Co? Na tak niskim procencie? Burger King Foot Lettuce. Okej, jestem bardzo tyci. Jowisz Pluton, tak na mnie wołają. Chcę, żeby mieli naprowadzanie. Myślę, że restock jest zawsze więcej wart. Natomiast mogę teraz sobie nawet pomyśleć nad jakimś judgmentem tutaj. O ile nie trafią mi się krwiopijcy. Jaka jest szansa, że trafią mi się krwiopijcy? Zastanówmy się. Szansa jakaś jest. Number 20, judgment. No ale to wypłacaj coś, ziomo.
Dobra. To chyba nie działa, nie? Nie działa. Miało działać, a nie zadziałało. Skam. Dawaj coś lepszego, gnojarzu. To mieliśmy tutaj. Czy coś jeszcze było? Kurczę, tyle wyborów. No proszę was, nie robi się tak. Ewentualnie mogę się pokusić o pójście z powrotem do Sacrifice Roomu i tam użycie Voida i dostanie jakichś statystyk za Free Callsa. Też jest jakieś wyjście z tej nieprzyjemnej sytuacji. Okej, to mi się podoba. Odwrócony Moon jednak ma kolejność wcześniej. Wow, i dostałem gówniany pokój. Bez żadnego przedmiotu aktywnego, nie robi się tak. Dobra, Soul Heart, wszystko fajnie. Co, ja sobie może w bosie zostawię te milusie rzeczy. Żeby nie zapomnieć o nich. Tak bym zrobił. I teraz cały czas czuję się na siłach, żeby przywołać sobie kolejnych tych judgmentów i tutaj kombinować jakieś głupie. No mam taki zasięg nieludzki, nie robi się tak. To ja mam zrobić. Nie jestem w stanie nic zrobić. Dobra, wyjdziemy jako zwykły. Bo Soul Hearty mamy teraz łącznie 4 leżące o tak sobie. Niestety The Void został, ale dobra, to w drodze powrotnej się to załatwi, to nie ma tragedii. No i Judgmento. Let's go. Jesteś bliżej wypłaty. W każdym razie taką mam nadzieję. Gościu. Okej, speed up zawsze przyjemny. Transformacja w ćpuna dodatkowo. Siła. Number 11, strength. Tylko i wyłącznie dla HP-tek tak naprawdę. Dobra, to na tobie łamiemy Bonehearta. Taki jest plan. Tabletki. Można spróbować. A, nie ma tabletek, bardzo dobrze. Number 5, the Hierophant. Kurna, no. I wypłaciło. No co, no wezmę to, no. Wziąć muszę, bo się uduszę. No i dupa, nic więcej tu mądrego nie wyczaję. No mogę sobie co za potwora na nocy, żeby mieć autyzm użyć i tyle, nie? Bo i tak na deal z diabłem szansy już nie mam. Poza tym, że mam kosmiczną prędkość jako małe główienko plutonowe, Jowisz Pluton. Ale na wszystkich begarach zagrałem, także tutaj nie mam co być smutny. Chciał wiedzieć, jak mogę sobie. No, raz na jakiś czas wchodzi ta zmiana. Czarna runa, dostaliśmy szczęście. Okej. Myślę, że okej. I teraz tak, czy ja bym chciał sobie wziąć. Wziąć sobie. Jaką kartę bym sobie chciał wziąć? Eremitę, żeby mieć pewność, że mi Gurido się nie pojawi. Czy The Stars i wtedy móc się bawić w bolki rolki, nie? No myślę, że jak się Gurido pojawi, no to dupa, ale z Treasure Roomów bym coś sobie wyciągnął, bo przedmioty takie sklepowe to jedyne co, to co cały czas za mną chodzi mój przyjaciel Router, tak?
nic tu więcej nie pomijam. To... No ty jesteś śmieszny, ale... Mogę cię co najwyżej tak wykorzystać i lecimy. Mamy to zajebiście. Devil the Judgment. No to fajnie, fajnie. Żadne z tych, chociaż mógłbym być conjoined. Żadne z tych. None of those. Hemoptysia jest śmieszna, ale to tyle. No to zostajemy z Lodestone'em. By mogli naprowadzać ludzi na jakieś głupie pomysły. Jedynie, dobra, wiemy, że mamy pełne zdrowie. Mimo tego, że gra sugeruje, że nie widzimy. Nie oberwałem, tak się tylko chciałem upewnić. Defuf. Kurczę, co takie słabe obrażenia? 11,97, a duszki są na 2 ciosy, no proszę. Gro. Why? Okej, poproszę bateryjkę. Dobra, czy ja bym się potrzebował skądś wyfulować? Myślę, że nie. Ale naprowadzony jest gościu. No walnął mi w duszka, no kurde, robiłem unik. Jestem taki tyci, pyci, pici, a i tak nie jestem w stanie wydżukować niebieskiego sliding bloczka. No, to się pośmialiśmy. Zdychaj. Wiem, że tam mamy ten Judgment w Boss Challenge Room. No, tutaj też mamy Judgment. Mamy baterię dużą. Big Brain Battery. Teraz tak, czy tutaj zrobi? Czy tutaj jest wąski korytarz? Nie, nie jest wąski. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i teraz 9. 10 i jest otwarty. Wszystko się zgadza. Ale gówno. Ale jak to wezmę, no to się później nie pojawi, nie? Wow. Ale się przyciągają. Mają magnetyczną osobowość. Wow, z tą magnetyczną osobowością to wy nie przesadzajcie, gnoje. Dobrze, że akurat byłem w formie duszka. Dobra. Teraz wiem, że na pewno mam cały czas w pełnych serduszkach. Zdrówko. Więc... Hierofanta. Raz, dwa. Raz, dwa. Teraz mogę je podnieść. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Teraz podnoszę resztę. Mamy równo soul hearty. Teraz bym sobie... Bo tak, pay to win mi już kompletnie nic nie daje, jest absolutnym dog pupu tier. Już nie będę miał tego, ale silver dollar. On da mi cały czas pojawianie się sklepów później, więc to jest na pewno coś, co chcę mieć. I teraz wyciągamy sobie z pomieszczenia tam na dole defuf, czy jest mi potrzebny defuf? Mogę zrobić coś śmiesznego z defufem? Na razie nie wiem. Dwa są harty. Lad Bible. Okej. I teraz jeśli właśnie, chciałem, żeby się pojawił taki, na którym to mogę wykorzystać. Dobra, trudno. Zobaczcie, zaraz wypłaci gnój. Mam takich jak on, oni zawsze tak robią. O kurczę, może jednak nie, to może dobrze wybrałem.
Cholera jasna, jaki money hungry, power hungry, hungry hungry. Number 5, the Hierophant. Number 2, the High Priestess. No to fajna High Priestess, no zajebiste, dwie stopy. Number 2, the High Priestess. The debil. I can be your angle, albo mogę być twoim debilem, no to będę debilem. W końcu. Spooky scary. To jest straszny szajs. Ale jesteś głupi, gareciarz, ja pierdzielę. Teraz uwaga, jeśli dostaniemy cokolwiek na przerzutki, to będzie apogeum mojego debilizmu. Jeśli nie dostaniemy, no to nic się nie stało i hura. Dlaczego? Dlatego, że jakbyśmy dostali magiczną rzecz do przerzutek, to wchodząc do takiego fajnego pomieszczenia, o tu, moglibyśmy się pobawić w jakiś rock bottom, w jakiś dev certificate, tego typu przyjemne rzeczy, nie ukrywając. No ale, a właśnie, mogę sobie tak naprawdę na tym piętrze użyć sklepu. The last place you would want to lose your child is in a sewer drain. Bo nie chcę, żeby mi się Guri do tu pojawił. Czy to jest dobry moment na kupienie pudła? Myślę, że nie. Też myślę, że nie. Bo myślę, że tak. Myślę, że to brzmi realnie. To brzmi sensownie. Dawać pieniądze. Elegancko. To mi się przyda. Może jeszcze nie teraz. Dobra, to to sobie wysadzę, no bo tutaj za dużo nie porobię. To fajne przedmioty, zawsze jakieś dodatkowe. Na najbliższych pięterkach, mam nadzieję, wykorzystam potencjał. Unlock będzie. Śmierć, no to fajna śmierć. Ej, a to w sumie tak trochę ironiczne, bo jakby się zastanowić... Numer 13, śmierć, i jest powiedziane a child, to co? To dziecko w tym odpływie umarło? W takim wypadku? O to chodzi? Dlatego numer 13 to jest śmierć? Dlatego numer 13 to jest dziecko w odpływie kanalizacyjnym? O ja pierdziele. Co ja właśnie odkryłem? Nie chciałem. No to fajnie, że mnie w to wciągnęło. No i super, i moja szansa na deal poszła. Możecie mnie nie przyciągać? Wow, super. Jestem wciągnięty w jakieś gówno. Gdzie moja szansa na deal? Ja się pytam. Ja wiem, gdzie ona jest, w dupie. Dobra, zakładając, że gdzieś tu znajdę crawl space, bo już jeden znalazłem, to nie marnujmy szans i okazji, jakie prezentuje przed sobą gra. To co, to olewamy tutaj na tym piętrze? Czy jeszcze rolujemy? Prezent, kurde, fajna rzecz. Prezent użyć w Secret Roomie, słuchajcie, to takie... Bym powiedział... Podnieś to. Powiedziałbym, że to jest takie bardzo mądre zagranie, takie... Quality nawet, of life and death. No i mamy kasę na taki numer, więc... Wydaje mi się, że trzeba korzystać, skoro gra daje taką możliwość, nie? Robimy to, moi drodzy. We are doing this certain kind of she. No funny pack niestety się przerzucił. RIP. Nie miałem na to wpływu, nie miałem na to pieniędzy. Nie miałem na to ochoty. Jestem podwójnym głupcem. Double fool. Dobra, dobra, ty double fullu. No i co? No i gawno. Triple full. Triple baka. Dobra. It's over. 9000, już tu więcej rzeczy nie zrobię, myślę. A
szansa, że cokolwiek się tu kryło. On powiedział bliska zeru. No. Złote bomby nie przyniosły żadnego efektu. No, przykra sprawa trochę. Miałem duże oczekiwania, nie ukrywając. No, ale życie zweryfikowało. Mamy nadmiarowe jedynie soul hearty, nic więcej tutaj nie ma. Mhm. No szkoda, szkoda. What? Mamo, cholera jasna, dlaczego jesteś taka niedobra dla mnie, co? Weź se przyciągaj bomby na łeb czy coś, nie wiem. Niedobra mamy. Masz tu bomby. Proszę bardzo. No, w końcu widzę, że straciłem trochę zdrowia. To co, the Polaroid, nie? Jak zawsze. Nie jak zawsze, ale jak często. Sad Bombs, spoko. Mr. Mega też spoko. Halo Flies, w sumie ja nie mam żadnych orbitali, więc nie jest głupie. I wybór. Nie jestem jakiś mega potężny, także... Więc nie powinienem się na to porywać. Ale... To mi szkodzi. Dobra, gdzie jesteś, Amogusie? O proszę, może jednak się opłaci. No to jak podniosłem teraz, to się... Zajebiście opłaciło. Dobra, jakiś Newgate. Nie wiem, co ty oglądasz za bajki. No teraz w sumie małe cielsko to na minus, bo mi się trudniej chowa. Okej, pin. Prawdziwy pin, nie taki podrobiony. O kurcze, bloat! Dobrze, atakować tego bloatciarza śmieciowego. Czemu nie mam wgranego moda, że bloat może strzelać do góry? Pamiętam, że ktoś specjalnie go zrobił. Tylko i wyłącznie, żeby ludzi męczyć tym. No nie, jestem spowolniony. Nie może tak być, nie godzi się. Dobra, pestylak, nie ma łba. Teraz kuń. A kunia znasz? Znam. Dobra, Pyrocynical został zabity. No nie pytajcie dlaczego, po prostu to dzięki temu, że pewien albinos gra na śmiesznych modach. Mr. Bino. Debilu, korzystaj z bomb! Ja pierdzielę, masz złote bomby, nie korzystasz, no, no debil, no po prostu debil, nie? A, po co się tutaj męczyć? Spamuj bombami, skoro masz złote. Ot, niedogodność, nie pomyślałem, no. Zdarza się. Dużo kostek sobie lata. No dawaj, goń mnie, już prawie mnie masz, już prawie mnie złapałeś. No dawaj, Beldzior. Kościany Beldzior. Okej, mamy nowe zdrowie. A, nie trafił mnie, ale dżuk piękny. To nie był dżuk, to był przypadek czysty, nie oszukujmy się. Okej. Yes, mother. To tyle. Fajnie. Robimy Ascension? Nie wiem, chyba nie. Skoro mam tego Silver Dollara, który akurat bardzo fajnie działa, jak się idzie głębiej. Dobra, ile naładowań jest potrzebne, żeby zniszczyć skałę? Obstałem, że pewnie coś koło 6. A, chcieliście mnie walnąć, paskudne macki. Niezła próba. Ale ja nie daltonista, ja potrafię rozróżnić kolorki i wiem, które mogą, a które nie. Nerwy, zakończenia nerwowe. Nie denerwujcie mnie. W
ty odporny na bomby jesteś, oszuście? Dobra, zobaczmy. No nie, trochę za mało. Okej. No to fajnie, fajnie, tylko nie mam jak. Ja nie wiem, czy dam radę coś tutaj zrobić. Chyba nie. Chociaż no nie ukrywając, byłoby fajnie, nie? The Fool. Trzeci już The Fool. Czwarty właściwie, ale cały czas mam dwa The Fool, więc... No na full arenach całe życie. Kamienny człowiek węglowy. Okej, no myślę, że tak będzie najlepiej. Nie angażować. Gdyby tylko człowiek krzywdę zrobi. Pięknie, dobra, teraz jako duszek pierdziuszek. Okej, naładowanie. Idę fuf. Number zero, the fool. I powrót. No, pięknie. Teraz tak, iść w prawo do secret, super secret roomu. Tak, myślę, że tak, bo... A nie mamy sklepy tutaj, halo kolego, więc to trzeba zwiedzać piętra. Nie zapominaj, że jesteś tutaj dla sklepów, dla pieniędzy. Burrito. Nie macie i bardzo dobrze. Bardzo kurna dobrze. Nie życzę sobie. Dwa boss itemy mówicie? Okej. Nie ukrywając, to jest dobry wybór. O kurde, no. Dopiero teraz? Nie no, fajnie, że w ogóle, ale... Dawać mi pieniążki. I mimony. Anemone. Muszę sobie laka podbić, żeby być bardziej pieniężnym człowiekiem. Dzięki za podanie mi pieniążka, kościu. Kościu. Gościu, kościu. Cześć Chester. Huge Grove. Może się przydać. Właściwie to też mógłbym wysadzić królewskiego naukowca, nie? Nie powinienem był tego robić, ale... No. A ty co z pyskiem na mnie lecisz, matrono, przebrzydła? Old bandage. Chcę sobie dropić serducha. Okej, okay, gapster mi się podoba. Ale potężny zasrywacz się ze mnie zrobił, ja pierdzielę. Okej, okay, the virus, czy potrzebuję? Mogę być dużym strzałem dzięki temu, nie? Dobra, ogólnie rzecz biorąc zrobiłbym tak. To mi się opłaca, bo za to płacę cały czas tylko 3, a to opłaca mi się wziąć tak. I teraz the devil zostawiam sobie. Podnoszę sobie Soul Hearta, wracam się po te moje pozostałe. Jestem ogólnie uśmiechniętym człowiekiem. Taka calculated. Tą drogą mógłbym wziąć tak i tak. Bo nie wiem, czy chcę całe sobie już zdrówko uzupełniać, jakie mam. Dobra, to dawało mi wszystko, co jest, nie? Teraz myślę, czy ja chcę drabinki na przykład. Nie, bo dabinki da mi tylko te. Przerzućmy jeszcze. Credit card. Dobra, gnoju. Tak się robi hip-hop. Tak się robi hip-hop, w ten sposób. Właśnie tak. Zmień przedmiot, zajebiście. Nie chcę The Fool. The Fool może wypieprzać i masować kule. Zajebiście, Gareciak. Ty to jesteś jednak hardcorem.
Z fachowcem to aż miło się ogląda Breaking Rany. Dobra, ładujesz sobie baterie. O kurczę, jaka fajna rzecz. Jaka cudowna rzecz. I to mi da pieniążki, patrzcie na to. Ja pierdziele. Co chłop zrobił? No nie wierzę. Dobra, teraz wywalamy te rzeczy i bierzemy sobie definitywnie to. Mimo to, że nie chcę tego przedmiotu. Właśnie, to skoro nie chcę, to jest sens to kupować? Chyba nie. Inaczej. Jest sens tylko i wyłącznie po to, żeby te rzeczy pootwierać. Teraz sobie wziąć to. Rozłożyć w diabły. Na bogactwo. Dokładnie. Ja pierdziele, co chłop zrobił. Takiego breaka cudownego, nie? Otrzymam ten kontrol i nie wiem... Aha, jak zrobię takie dwa razy szybkie. Okej, okay, powiedzmy, że to ma sens. Fejkowa żyleta. Jakie ja mam efekty takie, które mogę triggerować? No żadnych jakichś takich fajnych. Natomiast Soul of Eden. Gdzieś mamy jakieś piedestały mądre. Nie mamy, nie? Soul of Eden. Fruity Plum. Nie potrzebuję cię w moim składzie, no ale... Dobra, no to... Za darmo to za darmo, nie? Więc ogólnie... Kusi mnie, żeby się tutaj... wziąć i potraktować... tamtym pewnym sprzętem, nie? Obrać sobie parę tych Boneheartów. Ale to najpierw zobaczmy, co się tu dzieje. Nie krzyczmy za głośno. No to podniosłem zdrówko, no to smutek. Ale i tak na pewno nic nie było tutaj. No widzicie, jest tylko w drugą stronę, to nawet i lepiej. Podnosimy zdrowie jak leci. A i tak sobie tam wejdę. Po sobie i tak tam wejdę. Ej, takie coś się może wydarzyć, to trochę niefortunne. Jednak Sackboy nie jest tylko i wyłącznie fajną rzeczą. Dobra, to mi się podoba. Nie chciałbym swallownąć swojej nagrody. Strzelam pieniążkami. Give me money. Where is my money? Okej, trochę tej mojej money się tutaj pojawia. Dobra, więc tak, Soul Heart. Aha, bo i tak weźmie pod uwagę najpierw priorytet tego, że mi brakuje. Nie, nie chcę. Myślę, że ja jestem w stanie płacić zdrowiem. Poza tym Silver Dollar, tak? Okej, okay, mamy wszystko. Mam coś, czego nie mają inni, więc mam się z tego powodu czuć winny? Nie. Co, ty nie potrafisz użyć tego, ale jesteś gówniany? Ja pierdzielę. Kości nie umiesz siebie obrać, no nie mogę. Nie wiem, znajdę sobie jakieś jedno pomieszczenie, gdzie będę mógł tego użyć. Co tam? Nie no, kurczę, to taka profeska całkiem bym powiedział. Godzina, a my jesteśmy w Utero 2. A, przeżyłeś jednak to wszystko i dałeś mi gówno. Wow, nienawidzę cię. Cudowne. Wierzę w ciebie, byku. Do 5. No i tak się kończy właśnie wiara.
No gumcia mi się podoba. Gumcia śmieszny przedmiot. Technologia tak średnio. No tak. Dobra, ale jestem potężnym smrod Chavenem, ja pierdzielę. To co, Tirsy dostanę? Shot speed? Tirsy, dobrze. Technologia. Robi mi to różnicę? Myślę, że nie. Ja pierdzielę, jakie zajebiste! Nie robi mi to różnicy, jest cudowne. Ja pierdzielę. That's the cutest thing I ever saw in my effing life. Nie chcę używać gumki, bo każdy potencjalnie przeciwnik to jest dla mnie... Mamonej. Mogłem się spodziewać, że to tak zadziała. Blowciarz. Huge growth, gnoju. Dobra, tutaj sobie nazbieramy. Zrobimy krzyk. Ostatni krzyk mody dosłownie. Ty no, technologiczne machanie kością, jakie to jest dobre. Dlaczego wcześniej tego nie było w grze? Dobra, kto jest minibossem? Super Lasto. The Last of Us. O nie, The Last of Us, nie. Proszę cię, gareciarz, nie rób tak, The Last of Us. Powiedzcie chociaż, że powiedziałem to fonetycznie poprawnie. Błagam was. Zlitujcie się. Wiecie, o co chodzi, nie? Ostatni z nas, to powiedziałem, The Last of Us. Gareciarz. Czasami po prostu zamieniasz pieniądze w worki. Czasami tak jest, nie, moja szansa na deal. Dafo, dafo, deal. Do góry, gnoju. Cześć Chester, coś często się pojawiasz, nie podoba mi się to, wiesz? To mi się za to bardzo podoba. Jaką runę dostanę? Ansuz, no to tak średnio. Anses. Nikt tak nie wymawia, Anses. Anna tak nie mówi, An doesn't says. I can credit card that. Albo... Which is more likely, I can credit card this shit. This sounds like a... Sounds like a get down. Get done. Oczywiście. To. Ty też. I tak już teraz nie będziemy mieli żadnych tych. Więc idziemy zbierać. Sharp plug to całkiem ostre. Ale dobra. To robimy takie mądre rzeczy. Bo to są takie okej przedmioty, takie no spoko. Parplak nigdy na mnie nie zadziała swoją drogą, tak tylko just so you know. Time to naładować sobie przedmiot. A ja mam ten sposób chyba nawet na to. Bo jeśli mam to schowane w plecaczku, to mi się ładuje, nie? Prawda? The Loevers, fajna rzecz, fajna, fajna. Ale to bym wykorzystał już... Albo inaczej, to bym sobie zostawił tutaj. Bo to mi będzie psuło moje mojo, Jojo. Okej. Obej. Więc... Jak najbardziej fajniej. Teraz jaką kartę wylosujemy? Oj, trudne się wylosowało, trudne, trudne, no. Number 11, strength. Maty łazarskie. Średnio. Deloevers, pomyślimy.
Na razie to ja chcę wydrzeć japę w jednym konkretnym miejscu. Tu było serducho, serducha nie miałem jak ruszyć. A to też bym się później wydarł, dobra. To se sharp plagnąłem. A to miałem zrobić oryginalnie. Number 8, Justice. Ale... wyszło w sumie nietragicznie, myślę. Mamy tu Hierofantę. Hierofantę mógłbym, jak się bym uparł, zabrać ze sobą, żeby mieć niekończącą się generację zdrowia. Co jest lepsze? To czy The Lovers? Myślę, że Hierofanta, ze względu na to, że tam mamy Polaroid. Okej, okay, runa zniknęła. Łazarz, łazarz, złote dziecię. Światło w ciemności na klarnecie. Vengeful Spirit. Why not? Dobra, pękło się. Oczywiście powrócił najlepszy przedmiot. A nie, to perła mamy, przepraszam. Wiecie, co miałem na myśli, po prostu mi się coś uroiło. Byłem święcie przekonany, że to inny przedmiot, którego nie lubię. Let's go. Dawać mi przejście do pomieszczenia, gdzie mogę stać na kolcach. To moje przeznaczenie. Ten otwór został wyrzeźbiony dla mnie. Junji Ito, co tam słychać, mordo? Dawaj mi te pieniążki, gówniarzu. No co za przerzutka gówniana. I jeszcze podniosłem wszystkie klucze naraz. Jaka porażka życiowa. Ze mnie, jak coś. Wow. Yeah. Ale to było dobre. Teraz wydrzemy się tu. Bo musiałem po prostu wyrazić swój ból, agonię, jaką odczułem. Could you not? Więc tutaj bierzemy sobie to. The Stoss, bardzo fajna karta, nawet lepsza niż The Loevers. Więc bierzemy to. The Loevers sobie mogę tak zrobić. Numer 6. Kochankowie. Miłościeje. Tak, dokładnie. Dobra, i teraz bym zrobił tak, bo muszę mieć pewność, czy ja jestem w stanie już zrobić one item break. Kurde, debilu durny. Jak to zrobić teraz? Tak? Okej. Jestem w odpowiedniej formie. Działa. Dobra. Tyle chciałem wiedzieć. Przy okazji odnowię sobie brakujące zdrowie, które straciłem przez głupotę. Czyli robimy dwa. To zamieniamy. Używamy sobie hierofanty. Podnosimy wszystko ładnie. Teraz robię tak. Nie. Jeszcze robię tak. I tak. Albo może lepiej zamienię to. Mam jeszcze jakąś kartę, która leży na ziemi, tak żeby nie spieprzyć tego. Ewentualnie zostawię sobie to gdzieś tu na widoku. Bo przez to pomieszczenie będę musiał przejść. Ja nie chcę kredyt karda spalić. Kredyt kart już teraz mi jest niepotrzebny. I tak go nie chcę spalić. Kurwa, z to obchodzi. Dobra, jestem w formie kościeja. Obrywamy. The Sun. Ale się zesrałem ładnie. Super. Jasne, daj mi ten klucz. To już mi nie robi różnicy. Bardzo fajnie. O kurka wodna. O cholipka.
Dobra. Trzeba na spokojnie pomyśleć. Ale fajne lasery mam z oczu, ja pierdziela. Eleganckie. Tak się breakuje gry. Edmund, ja się nawet nie staram. Znaczy, fajna synergia i mi się podoba ogólnie, nie? Trochę mniej mi się podoba to, że sobie wziąłem tą fasolkę pierdziolkę, bo ona teraz mi rzeczywiście robi tutaj solones i to gruby. No smród taki, że... O Jezu. Debilu, nie! Źle, źle, źle! Tak, powinno być poprawnie. Spokojnie, ja sobie odrobię serduszko. Tutaj się nic złego nie dzieje. Tak to jest, jak czasami w swojej niepohamowanej agresji robię fajne rzeczy. Jak wyjdę i wejdę, to będę już nieśmierdzący? Tak, okej. Dobry sposób na wyłączenie pierdów. Po prostu wyjść z pomieszczenia. Szkoda, że w prawdziwym życiu to tak nie działa, prawda? Nie wiem, bo nigdy nie miałem takich problemów, nie? Nie, no dobra, okej. Przedmiot dostał buffa, bardzo fajnie. Nie jest teraz tak gówniana ta czarna fasola. Ale chyba nie będę jej podnosił ze względu na to, że psuje mi takie fajne breaki. Dobra, ile kasy jeszcze potrzebuję, żeby czuć się komfortowo? Moim zdaniem mam już jej wystarczająco i tak naprawdę teraz to są już tylko moje jakieś fanaberie i zapychanie czasu. Że może bardziej można to wykorzystać jako proof of concept, że tak da się i właśnie wam udowodniłem, że się da i to w taki sposób, nie? Teraz myślę, jak mógłbym to przerobić na... niekończące się przerzutki, nie? Więc tak, skompletujemy sobie klucz. Weźmiemy sobie... Weźmiemy sobie D6. Mamy sobie D6. Mamy dużo zdrowia, więc tym się będziemy mogli obijać bezkarnie. Na pierwszy rzut. No co, Larynx, się z tobą pożegnamy? Jak myślisz, pożegnamy się z tobą dzisiaj? To będzie It's time to say goodbye. Taka szansa. Zerowa nawet. Ty nie wypłacisz, nie? No dobra, no dwie bomby muszę mieć minimalnie w razie czego. To co, to będzie poligon doświadczalny. Fajne rzeczy. Aha, Egghead zablokował obrażenia, bo już się zastanawiałem dlaczego, za cholerę, nie dostałem naładowania, a wyleciał pieniążek i mówię, oj, no coś się dzieje złego. To mi się bardziej nie podoba, bo znowu zrobiłem ten sam błąd. Idę sobie zrobić full health zaraz. Okej, to mi się podoba, bo to jest bardzo ofensywne. Teraz, nie podnosimy czerwonych serduszek, bo one są zarezerwowane. Dobrze, że cię uratowało, debilu głupi, bo tak to miało wyglądać. A uratował mnie Conehead, jak mówiłem, to jest bardzo dobry wybór. Conehead'owi zawdzięczam dużo. Ufam mu. Conehead to mój przyjaciel. Teraz. Muszę i tak nazbierać trochę serduszek, niestety. Optymalnie tyle. Teraz w tej formie oberwać tyle, ile muszę. Tesan. Dobra, czyli my teraz nie chcemy pieniążków, my chcemy dostawać czerwone serca. It's not about pieniążki anymore.
Wow, ale się ładnie zesrałem. Ty no, 3 uderzenia pod rząd przeżyłem. Znaczy, podebrania krwi. Dobra, kartę mamy w razie czego naładowaną. To jest bardzo ważna rzecz. Ja z kartą chcę chodzić? Nie, chcę chodzić z Ivy Bagiem, gościu. O to chodzi. Dobra, i teraz zamieniamy z powrotem, tak? Podnosimy nadmiar zdrowia, żeby mieć do przerzutek. Uhuhu, mamona. Po mamonę to się może jeszcze wrócę. Po Ramonę. Po Ramonę Flowers to się kiedyś wrócę. Będę musiał sobie też Soul Hearty. Czyli tak, credit card w tym momencie to jest śmiech na sali, nikt go poważnie nie traktuje. Tu mamy jakieś zdrowie. Czy tutaj coś zostawiłem? Kill off. Tutaj zostawiłem... Okej, dwie rzeczy zostawiłem. To nawet fajnie. To nawet miło. Więc przerzutka. Led Bible, no nie lubię, ale wezmę. Karta, Juice World. Number 21, the world. Ja pierdzielę, znowu to zrobiłeś! Nie mam już słów na tego gareciarza, czasami po prostu on już... Prawdziwy gareciarz już dawno, nie? Kiedyś się zabijesz. Car Battery w tym zestawie nie gwarantuje mi nic dobrego tak naprawdę. Robi mi tylko krzywdę. O kurna, tak! To jest zajebista rzecz! W końcu! Nara! Nie jestem do ciebie przykuty, jak do grzejnika. Co? Ja cielsko se mogę zostawić w innym pomieszczeniu? Okej, to jest game changer. Ja mogę teoretycznie zostawić se trupa na przykład w tym... w pomieszczeniu z diabłem, wyjść sobie na spacerek, później powiedzieć okej, jednak wracam. Ja pierdziele, chłopie. Genialne. Jak nie powiedzieć nic. Dobra, tutaj ja chcę coś porobić teraz. Chcę się tu pobawić. W tej formie. Teraz zamieniamy kartę na to. Poobrywam sobie na tyle, żeby zrobić to. Podniosę sobie to, jestem zadowolonym człowiekiem. Teraz znowu oddam krew jako honorowy dawca. Again build. Wszystko robię zgodnie z planem. Teraz znowu sobie hierofantę użyję. Może gdzie indziej na przykład. Tu w tym fajnym miejscu. Żeby jak zrobię głupoty, to będę przygotowany. W ogóle hierofantę mogę też tu zostawić, bo jesteś spokoziomkiem, lubię cię. I the sas bierzemy ze sobą. Teraz sobie oczywiście oberwiemy. Elegancko. I teraz tak, chcę mieć naładowanie karty, tak czy siak. Więc muszę się trochę bardziej poobijać. Dobrze, że gra się nie crashuje od tej ilości smrodu naspamowanego. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. Mamy naładowane. Uzupełniamy sobie braki w zdrowiu. I w głowie. Naładowaną kartę odstawiam, bo mówię, naładowana karta jest gwarantem na wypadek, gdybym spieprzył któreś kombo i brakowało mi zdrowia, to od razu się zaleczam i wracam do tego, co robiłem. I teraz tak. Zamieniamy to w to. I najważniejsza rzecz to darmowe cuksy.
A to najpierw to i tak się muszę iść poobijać najlepiej w tym miejscu, bo tu już i tak mam nastakowane tego, nie? Trochę. Dobra, jesteśmy naładowani. Zaleczeni też na tyle, na ile się dało. Zostawiłem sobie tam szkieleta, ale jestem śmieszny. Dobra, w sumie będę potrzebował szkieleta, to wrócę. To jest świetne. Complete out of body experience. Dobra, przerzutka. Magic Scarab? A ty byłeś na bossów, nie? My już z bossów nic nie będziemy mieli, nie? O, nic nie będziemy mieli. Dobra, to idę sobie jeszcze zdrówko przywrócić. Szlachetne zdrowie. Szlachetny spam serduszek. Bez sas. Ty kostko na razie się połóż. Na grillu. Nie przyzwyczaję się do tego jeszcze. Potrzebuję trochę czasu. Dobra, i teraz. W formie szkieleta muszę cały czas się poruszać. Zamieniając ten przedmiot, będąc cały czas panem szkieleksem. Dobra. Spokojnie, to tylko godzina 21, a ja jestem cały czas na Utero 2 i wiem, co robię. Tak się robi przyszłość. Przyszłość jest teraz, stary człowieku. Kompas? Świe. Dobra. Dwa razy moje obrażenia na całe pomieszczenie. To tak trochę brzmi, jakbym już do końca gry nie musiał nic robić, nie? Ewentualnie, czy jest jakiś lepszy trinket dla mnie? Ewentualnie to, żebyście się trzymali i mnie nie wozili w paradę. Tak bym zrobił, okej. Okay. Czy ciebie wysadziłem kiedyś innego? Tak. Ale to zawsze dwa dodatkowe centy. Więc. Credit card jest mi niepotrzebny już. Hierofantę mogę sobie zabrać. I zamieniam maszynkę do robienia kasy. Bo to chcę zamienić, prawda? Teraz myślę na szybko. Robię to na pewno w dobrej kolejności. No chyba tak, bo ja chcę mieć kartę. Czystą. Czysta karta. Czysto rasowo karta. Okej, okay, udało mi się uniknąć głupich obrażeń. Dobra, teraz mamy desan. Teraz sobie używamy desan, dobrze robię. Ja coś jeszcze potrzebuję naładować tutaj ogólnie? Nie, chyba nie. Teraz tylko muszę się poobijać, żeby mieć naładowanie. Okej, jest naładowane, więc teraz już to zostawiamy na stałe. Podnosimy full health z ziemi. I... mamy The Sun, mamy Hierofanta. Okej. Bierzemy sobie kolejną część klucza dla Becky. Nie jesteśmy bardziej anielscy. Tam. Dobra, zajrzyjmy sobie do tego pomieszczenia i przetestujmy. To okej, okay, działa. Proof of concept. Lubię takie fajne rany, gdzie mogę kreatywnie wykorzystać
moc breakowania. Sorry, credit cardzie, byłeś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy. Teraz tak cię wezmę. Poczekajcie, ja wiem, co robię. Hierofanta. The sus. No myślę, że... A, no właśnie, to źle myślisz, kolego. Dlaczego Hierofanta jest ważniejszy? Otóż, moi drodzy, ponieważ Hierofantom mogę płacić za deal z diabłem. The sus? Już nie. Ja wiem, że szansa jest minimalna i nie dostaniemy tego. Ja pierdzielę! Oj, ten Bearfrite to mnie pokarał. Czemu nie przenosi zwłok między każdym pomieszczeniem? Ja chciałem zrobić tylko jedną prostą zamiankę, żeby mieć ten przedmiot w łapkach. Okej, okay, pay to play. Pay to die. Mamy Angel Room. Aha, ja byłem w Angel Roomie. Ambaras. Co robimy? Dobra, idę z tym, nie będę się tam o The Sus bi- Chociaż nie, The Sus da mi mapę. Ja mam mapę, dobra, srał pies, wiem co robię. Mam 1,5 godziny na nagraniu, jestem w niebieskim łąbie. Wiem co robię. Okej, okay, The Sus byłoby przydatne. HD fajna rzecz, tylko że ja nie mam tabletek, nie? Okej, okay, Sigil of Baphomet jest śmieszne. J-Yoki, no kurna, wiecie co? Soul of Shamsung. Soul of Shang Tsung, no. To niezły Rite of Passage, proszę państwa. Uhuhu! Czemu? Nie no, ty debilu głupi! Ja pier... Dobra. Pomyśl, jak chcesz to rozegrać. Jestem teraz jako szkielet, czyli dobrze. Chodzę tam. Zamieniam się w kościej. Nie, teraz z tym duszkiem. Kościej zostaje tutaj. I teraz podnosimy sobie to gówienko. Jestem conjoint, wychodzę. Szkielet tam został. Szkielet cały czas jest uwięziony. Nie mogę używać kontrola. Szkielet jest uwięziony. Tyczes, Mr. Baum. Żadna z tych rzeczy. Pod... Ja pierdzie... Yo soy. Libre soy. Parasite. Bozo, bo daje mi soul harta. Teraz idziemy zawalczyć. Nie idziemy zawalczyć. Czy wracam do szkieleta? Okej, okay, wracam do szkieleta. Jestem duszkiem, podnoszę. I mogę być zarówno tym, jak i tym. Okej. Okay. Champion Belt, bo to są obrażenia. Bomba, bo nie stać. Bierzemy sobie chemiczną wojnę. Let's go! Okej, chyba się zabiłem. Dobrze, że miałem one-upa od czegoś. I nie chyba, a na pewno się zabiłem. No debil! Zabiłem się chemiczną wojną, bo się obsrałem po prostu bombą. No to jest genialne! Szkoda tylko, że takie gówniane, ale z drugiej strony na... A no tak, bo on ma armor, więc... No. Na niego najlepszy jest wolny, duży damage, a nie dużo, mało. Ale narespiłem sobie śmiesznych rzeczy, także... It's something, I guess. Czemu to zrobiłem? Otóż, żeby... Użyć sobie...
A gdzie mój Joker? Dobra. Już trochę zacząłem panikować, wiecie? A to tak niebezpiecznie. A Joker jest już w masce, nie? Dobra. No trochę głośno chrupnąłem na moment. Jakbym przez takie coś stracił win streak. Ja pierdziele, ludzie! Przecież to byłby wstyd! Pośmiewisko, jakich mało, jakich dużo w sumie. Oj, dużo. Dobra. Zamieniam cię w pieniądze. Midas, wszystko czego tylko dotknę. Możemy sobie spawnować, nie ma problemu. Teraz możemy sobie dodatkowo zrespić brakujące soul hearty. To niezła przerzutka. Teraz tak, ja potrzebuję użyć Jokera, więc... No co cię zabiło? Ty nawet nie byłeś blisko tego ogniska, duszku, pierdziuszku, śmierdziuszku, fałszywy cweluszku. So. No debil, nie umiesz odpowiednio kart przerzucić? Musisz je wywalić na ziemię, żeby zrozumieć jak one działają? Nie ma problemu, zrobimy to po mojemu. Wezmę sobie Jokera najpierw. O, The Sus wróciło, śmiesznie. Mamy naładowanie, tak? Mamy złotą bombę nawet, proszę bardzo. Okej, okay, więc teraz jako szkielek używam Joker, żeby móc tu zostać. Zamieniam się w ciebie. Płacę za to. Podnoszę. Płacę za to. Jestem z powrotem Kielex. Joker zostaje na ziemi, bo już jest nam na razie niepotrzebny na tym pięterku. Podnosimy sobie Hierofantę. I cały czas muszę jako pan szkielet się poruszać. Wtedy wszystko działa. Getrekt. Nie wiem czemu taki prosty koncept mnie pokonał, ale pokonał mnie. No co mogę powiedzieć? Raz się wygrywa, a raz się przegrywa. No i git. Teraz zdobywamy naładowanie i wracamy do tamtego pomieszczenia i dostajemy coś od żulków. Od żula i tego. To niezły def, proszę państwa. Child, the last place you would want to lose your child is in a sewer drain. Ale to się nie wydarzy, bo ty dobrze wiesz, że to dziecko już utonęło. Prawdziwe dziecko już dawno. I cały czas mam razy jeden, to co mnie wskrzesiło? Szmaty Łazarza? Bo brałem szmaty Łazarza, ale coś jeszcze muszę... Nie, bo szmaty Łazarza cały czas mam niezużyte. Coś innego mnie wskrzesiło. I za to jestem stokrotnie wdzięczny, ale nie wiem co po prostu to było. Perpetuum mobile. Teraz będziesz zasrywał strony, hakerze zajebany. Ace of Spades, like bro, ja nie potrzebuję spades. Dobra, czy ja w ogóle w takim wypadku potrzebuję to podnosić, czy sobie mogę to zostawić na później na wypadek jakichś śmiesznych, mądrych rzeczy? Zakładając, że jestem w ogóle w stanie się jakoś tak ustawić, żeby się do tego gnoja przytulić. No i co z tego, że wypłacił, jak wypłacił gówno? Poczułeś się kiedykolwiek oszukany, obrażony, opluty przez grę? Witam w klubie. Aj, okej. Okay. I już mi się humorek poprawił, bo to znaczy, że mogę sobie tutaj walnąć Hierofantę, stać się duszkiem i poczuć błogosławionym.
Aż nie pęknie konfesjonał. Ale nie dał mi mimo wszystko odkupienia, a szkoda. Ja mi się z chęcią odkupił. Ale nie dano mi tej okazji wątpliwej. Okej, okay, podoba mi się, bo jest jakaś karta. Tak, wiem, cały czas z tym duszkiem, jak się odwrócę, to się zamienię z powrotem w pana Kościeja. I tego świadom. Technologia jest cudowna, no ja pierdzielę. The fun never stop. Ace of Spades, Ace of Gówno. Użyj to od razu, niech to znika. Ace of Spades. Ace of Spades, kurczę. No i co? Wciskam różne kierunki. Jakbym miał jeszcze ten, że mogę diagonalnie sobie strzelać, to byłoby komedia Exa. Ale nie jest komedia Exa, niestety. Przy tylu strzałach, ile oddałem w te bariery, to ten ksiądz to powinien się już dawno zagotować. Przegrzać się jak procesor. You're going to die. Został zaspawany na śmierć. ...471 monet, a ja dalej bez money equals power. O kurna! Gdzie jest bezpiecznie? Okej. Why though? Fajny pokój, ale czemu? I don't get it. Może nie powinienem go dostać. O, w ogóle szkielet, siema. Zdążyłem o tej zapomnieć. Okej, okay, muszę sprawdzić jedną rzecz. Czy mogę zostawić szkieleta na poprzednim piętrze? Proszę was. Wyobrażacie sobie konsekwencje, jakie to za sobą niesie? To jest dla... Ja robię to dla nauki. W tym momencie, panie szkielet, zostajesz tutaj. I twoim zasranym obowiązkiem jest nie wpaść do skrzyni. Uwaga. Czy mój trup się gdzieś tu pojawił? Nie widzę trupa, uwaga! A, pojawił się nagle. No co? Boję się Polifema, boję się... Muszę wiedzieć, w jakiej kolejności to podnieść, więc... Na pewno podniosę sobie Brittle Bonesy. Wow, zabrało mi wypełnienie. Nie no, spoko. Ciebie podniosę, bo wtedy będę królem mu. Fire rate down to 58 fire rate downa. Okej. Okay. Mamy 100 coś. Shotgun elektryczny działa. Okej, okay, to jest chyba teraz lepsze niż shotgun elektryczny. Chociaż raz chcę strzelić Shoguna. Shogun, ja cię nie słyszę. Belly jelly, się nie pierdzieli. A właśnie, przepraszam. O, zajebiście. Detract. Okej. Okay. Dobra, Joker mi się może jeszcze przydać, więc zobaczmy. Czy ja chcę, żeby mi to zamieniło na nóż? Myślę, czy to będzie mniej śmieszne? Nie, mam kosę, kurna, mam kosę. A u ciebie co się dzieje? Okej, okay, u ciebie jest gównianie i nieśmieszne. Ja pierdzielę, granie duszkiem is over party. No dobra, ale tu jest komedia, tak? W tym momencie jestem żniwiarzem. Kosiarz umysłów. Drabinka, jasne. Ja jestem w ogóle technofreakiem w tym momencie. Chciałbym poobrywać, żeby sobie tirsy poprawić, jeśli nie macie nic przeciwko. The Chariot. Nie wiem, zastanowię się. Oberwę. Dzięki. Bozo mnie wyhiluje. Muszę mieć szybsze zamachnięcia po prostu, no co mogę powiedzieć. Śmierć nadchodzi niespodziewanie. No sorry, byku. No i taki grind był tego wart, w tym momencie to czuję, że żyję.
A ja nie mam czasami moda, że za każdym razem ma jej rakieta pierdzielnąć? Instalowałem moda, że zwiększa 100% szansy, bo się okazuje, że to był błąd w kodzie Kilburna. I zrobił patch, że jest dosłownie jakaś tam mała procentowa szansa. A ja sobie pamiętam, że instalowałem moda, który specjalnie to odwracał i że za każdym razem ginie Other Strike'a. I co? I mod nie działa. Teraz rozumiem, dlaczego ludzie mieli taki ból dupy. Dobra, chcę sobie tutaj zrespić te... tą hartę, jeśli łaska. Więc tak, chcę być szkieletem. Może być takie coś. Amogus, gin. Dobra, ale ja bym chciał skrzynki. Okej, to też działa. Zajebiście nawet działa. Właściwie to tak, ja tego chciałem. Serduszek, które mogę potracić. Nie, zabiłem złego. Kurde, tamtego trzeba było na końcu, bo mogłem dostać serducho. No to tak, D8 definitywnie nie użyję, bo po prostu mam osrane gadki. W końcu! Ile się można prosić o to, żeby otrzymać obrażenia, żeby dostać permanentny terzap. I no co, wy nie jesteście w stanie zadać mi obrażeń w dotyku? W końcu! To wy tacy słabi jesteście, Jesus! Bloody Last, myślę, że śmieszne. Uda łup, myślę, że jak się uda przerzucić, to zajebiście. O, super, dzięki. No już mamy dwa Tirzapa, to nie jest źle. Znaczy dwa Tirzapa. Dwa Tirza. To zawsze może być więcej, nie? Conehead, czy ty mnie tak bardzo chronisz? Czy ty próbujesz tutaj powstrzymać mnie przed samobójstwem? Ale zobacz, 2.14 to jest moc, z którą trzeba się liczyć. O kurka, dobra, myślę, że to będzie śmieszniej. Myślę, że to będzie śmieszniej. No to się tym pay to playem nie nabawiłem. The Tower, no raczej nie, myślę, że nie. Teraz tak, w którym miejscu muszę przyłożyć bombę? Tu. Co ty uciekasz, kurde, ode mnie? Przed śmiercią się nie ucieka. Dobra, i teraz uwaga. Czy pozwolisz nam zawalczyć z królewskim naukowcem? W sumie wezmę sobie to, bo dzięki temu będę miał więcej muszek. Spamton Neo, naprawdę mam nadzieję, że tutaj mnie wpuścisz do WD Chestera, bo ja tam mam rachunek do uregulowania. Dobrze się bawię, jak widzisz. Jak ja to wszystko w niego odbijam? Chłopie, ty nie masz szans tutaj. Była twoja szansa na zostanie dużym strzałem. Ty, może te noże w drugiej formie nie są takie gówniane, jakby się okazywało. Bo cały czas roztaczam taką aurę prądu, aż nie wrócą. Zwłaszcza teraz, jak sobie podbijem ten tears rate trochę. Chociaż wolałem shotgun. Shotgun był po prostu bardziej zjawiskowy wizualnie. Ale z tego co widzę, to też działa. Nie no, to działa i to zajebiście. Proszę cię, proszę cię. Dziękuję. Po raz pierwszy w życiu ci dziękuję, bo zasługujesz na podziękowania werbalne. Dobra robota. Więc, żeby nie odwalić maniany, najpierw respimy sobie tutaj hierofantem serduszka. Teraz zbieramy sobie naładowanie. Okej, okay, mamy. Tu chciałem. Bum. Teraz muszę wyrzucić karty. Wziąć ze sobą Jokera. I w formie kościeja wejść. Wow, zajebisty deal z diabłem, mordo. I teraz podnieść to i stać się conjoint. Wyjść, podnieść, wrócić, podnieść,
wyjść. Teraz Joker już kompletnie nie ma znaczenia, więc można go wyrzucić. Nie chcę go zużyć bezsensownie, bo się okaże, że później będzie miała jakąś wartość ukrytą. No i pięknie. Ej, a, bo jestem w formie tego, sorry. Nie pomyślałem. Dobra, jeszcze nie mamy naładowania, no to lecimy. Się zdziwiłem, że poleciały jakieś gówniane noże i to w ogóle nie było zjawiskowe, nie takie jak tu, że kości lecą i łamią wszystko. Okej, okay, is this Dr. Chester? Oczywiście, że to nie może być doktor. Kurczę, no oczywiście, że Bonehart. Teraz idziemy go złamać. Later zapa. Dziękuję. 0,16, no to proszę cię. Mieć, a nie mieć. Przespimy sobie tutaj. Cyk. Gdzieś tu jest klucz naładowany, chyba że już go podniosłem. Jest taka niezerowa szansa, nie? It seems like I have podnieść go przez przypadek. No trudno. O, już kogoś zjadłem, świetnie. Gulp. Trinketa gulpnąłem? Maybe. Chester? Nie może być. Kurna, Chester! Nie, królewski naukowcu, nie! Pojaw się w swojej prawdziwej formie. Pojaw się w swojej prawdziwej formie, musisz tego posmakować. No gdzie jesteś? Chester, jako Chester. Jesteś! Haha, wiedziałem, że w prawdziwej formie masz najmniejszy armor i jesteś w stanie polec jak królewski naukowiec. Królewski, po prostu się języczyłem. Ale nie mogę tak za szybko się poddać, ja bym sobie tu jeszcze pobiegał i poniszczył. Kiedy mam taką potęgę i moc, to jest najważniejszy moment podejścia. Bycie broken as fuck. No dobra, to mogę wziąć. Skrzynka w skrzynce, a w skrzynce... Równo. Trzeba zjeść je równo. Welcome. Myślałem, że ewentualnie mogę zrobić tak, że zostawię sobie szkieleta w miejscu końcowym. Ale nie mogę tak zrobić. Why not? Nie wiem, jaką to synergię mi da. Wstałem, że jakąś śmieszną. No nie, duszek poległ, no ale i tak byś nie doszedł na kolejne piętro, bo nie ma kolejnego piętra. Więc w czym masz problem? Okej, okay, Hierofanto, it's time to say goodbye. Bo znaleźliśmy lepszego. Daniel i The Cooler Daniel w tym momencie. I wiecie co się dzieje. Rozwijamy nasze tersy. No, łam się, łam się, łam się, łam się. Dziękuję. Zajebiście. My tak bardzo szybko się łamać, bo tu zdrowie będzie nam wracało nieproporcjonalnie szybko, niestety. Ha. Taki mam strat na speedrun. Oj, pięknie. Łam to gówno. Nie chcę soul heartów. Łam mi serce. Moje bonharty mają być złamane. Trudno, ale pomogło mi to w osiągnięciu celu. Jestem żniwiarzem, takim dosłownym żniwiarzem, że jestem szkieletem, trupem. Dobra, ej, bo potrzebuję, o, zajebiście. Kurde, mogę być nieśmiertelny na moment? Nie, co za gówno! Najgorzej! Utrudnia mi to moją robotę. The Sun? Enderman, no to jak Enderman, no to rzeczywiście. Co, te dźwięki to są wszystkie zablokowane obrażenia? Belly Jelly mnie tutaj chroni? Widzę, że Belly Jelly się nie pierdzieli.
Ja pierdzielę, Belly Jelly, przestań być taki obnoxious. Tak się nie da grać. Atakujcie mnie. Na dwa baty, a nie. No, autentycznie, próbuję się dać zabić. Co z wami jest nie tak? Teraz ta was tak prosta misja, dziękuję. Tyle. Już więcej od was nic nie chcę, nara. Jejku. Potężny problem. To, że Bozo teraz będzie moim Nemezis, kurde. No i podnoszenie czerwonych serduszek. Ty, no co jeszcze tu żyje, przepraszam. Aha, ty żyjesz. Ty umierasz. O nie, straciłem Holy Mantle. Babo. Czy depcz mnie? Czy depnąłeś klawisz od niuka? No to zajebiście, brachu. Co, już bardziej nie mogę mieć tersów? No co wy se jaja robicie? W tej formie jak to wygląda? Okej, okay, w tej już wygląda to zajebiście. I co, już koniec zabawy z niekończącym się większym... Nie no, chyba wzrósł. Chyba wzrósł, mi się wydaje. Może nie. Let's go, crawl space. Ty, do czarnego rynku idzie, no nie wierzę, nie? To skraszuje. Nie, do I am Erdor. No to nieźle. What? Ej, ja nie mogę się poruszać na boki, coś tak mnie... blokowało nieźle. Dobra, demon sobie wezmę na wypadek, gdy musiał się stąd ewakuować, bo czuję, że chyba zostałem softlockowany, nie? What? Naprawili to? Nie softlockuje się gracz? Ja pierdzielę! No nie wierzę. Zazwyczaj to było tak, że człowiek utykał tam i był w permanentnej pętli. Dobra robota, Kilburn, teraz to na serio, tak nieironicznie. Serio, możliwość wyjścia z tamtego piekiełka, w którym się utknęło, to... Nie no, elegancko. Patrz, gnoju. Ja nie chcę damage upów, ja chcę... Nancy Bombs. Ja chcę Terz upy. No problem jest taki, że contact damage jest zagówniany. Nie no, już nie dostaję nic. It's over. Nie no, ale chociaż trochę tego się uzbierało, nie? No 7,50, jak po polifemie byłem w jakiejś czarnej dupie. O proszę, 14 laka jeszcze, bo mało mieliśmy. Synergia bombowa. Siema Forsaken, ja o tobie nie zapomniałem. No dobra, no to sorry, szarpki musimy odpuścić, żeby się zamienić w gówno. Oh crap. Musimy mieć śmieszne synergie, żeby być jeszcze śmieszniejszymi. Tak chciałem, przepraszam. Powtórzymy to. O kurczę, no takie dobre podejście aż... No, no szkoda, że się kończy, no ale wszystko co dobre się kończy. The Cage, The Nicholas, The Dead. Ocular Lift. No to możemy spojrzeć do otchłani i ją przywołać jednym ciachnięciem. Otworzyłem wrota do piekieł i wtrąciłem tego głupca do przeszłości. Teraz mogę sobie wziąć Goatheada, aby uchronić świat od Aku. Taki kurczę ze mnie Samurai Jack. Co za karta? Ace of Clubs. Powiedziałbym, że późno, ale... Pokażę. Zostaliście zbombowani. Heartbreak. Nie chcę, gówno. Znaczy mogę w sumie już się ewakuować? Mogę. O kurczę, dawać przez WD Chestera speedrun strat, patrzcie. Dzięki, Chester. I cyk, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu. Patrzcie, tak to się robi.
A nie będę tam latał naokoło. Kurde, ja latać naokoło? Potężny, kurcze, niszczyciel światów? Wiecie, co to znaczy, nie? It's over! 2 godziny, wystarczy! Kto to będzie oglądał? Ja wiem, że są tacy, co oglądają 2 godziny i się przy tym świetnie bawią. Są tacy, którzy nagrywają 2 godziny i się przy tym świetnie bawią. Żyliśmy tutaj, ale już nie żyjemy, bo John Garrett otworzył wrota do piekieł i wszystkich wciągnęło. A mama się rozpłakała, bo jestem synem diabła, lol. Coś. Nie wiem, dzięki za oglądanie i bywajcie.